Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny o silniku Renault Nissan. Silniku, który nie był omawiany, czyli silniku 1.7 Blue DCI, albo w skrócie 1.7 DCI. Zaprezentowany w 2018 roku. Zastąpił silnik 1.6 DCI ze względu na normę emisji spalin. Także tutaj 1.7 DCI był o mocy od 120 do 150 koni mechanicznych. Jest to następna generacja silników z serii DCI, oczywiście najnowszej generacji, przystosowana do najnowszych emisji. Normy emisji spalin Euro 6D. Także tutaj zastosowane technologie. Oczywiście katalizator, filtr cząstek stałych. No i oczywiście jest układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Czyli popularne AdBlue. Tutaj oczywiście polega to na tym, że musimy dolewać oczywiście tego czynnika AdBlue razem z paliwem oczywiście do innego zbiornika. Ma to na celu ograniczyć tlenki azotu i zmniejszyć spalanie, jak i zadymienie razem z filtrem cząstek stałych. Co można powiedzieć o samym silniku? Silnik 4 cylindry, 16 zaworów, wtysk bezpośrednio oczywiście Common Rail. Turbosprężarka ze zmienną geometrią, koło dwumasowe, rozrząd na łańcuchu. Tutaj wtryskiwacze piezoelektryczne Siemensa, wymiana oleju co 30 tysięcy lub co roku, albo co 2 lata, w zależności od modelu, w którym ten silnik był montowany. Ilość oleju około 5,5 litra, najczęściej 5W30. Także tak wyglądają podstawowe dane techniczne. Co do samych zalet, na pewno jest to dosyć niskie spalanie, bardzo dobra dynamika, elastyczność tego silnika, bardzo dobra kultura pracy tego silnika, tak jak w większości silników DCI. Silnik nowoczesny powinien do przebiegu tam 150-200 tysięcy nie sprawiać jakichś problemów, aczkolwiek jest to dosyć młody silnik, także auta z tym silnikiem nie ma za dużo z dużymi przebiegami na rynku. Także co do wad, na razie jakichś wad specyficznych ten silnik nie ma. Tak naprawdę. Jak w każdym dieslu powinniśmy dbać u niego, wymieniając regularnie olej. Najlepiej co 15, maksymalnie 20 tysięcy kilometrów. Nieco 30 tysięcy, aczkolwiek te oleje też są nowoczesne, przystosowane do takich wymian. Także rozgrzewać oczywiście silnik równomiernie, nie od razu, nie dodawać gazu na max przy zimnym silniku. No i chłodzić turbinę po dłuższej jeździe jakiejś autostradowej. Myślę, że chociaż tutaj w tych dieslach nowoczesnych, tutaj już te turbiny są chłodzone najczęściej dodatkową pompą wody elektryczną, która po wyłączeniu silnika jeszcze przez minutę, czy 2 minuty, czy 3 minuty pracuje, dodatkowo chłodząc turbinę i cały jej układ. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1.7 DCI. Nie będę tu przedłużał, bo tutaj wszystkie informacje, które są, zostały zawarte, także dziękuję za uwagę. Silnik był oferowany oczywiście w różnych modelach Renault Nissana, Nissanie X-Tra i Qashqai, jak i w Renault Talismanie choćby, także dziękuję za uwagę, do usłyszenia do następnego odcinka.